Dzisiaj o godzinie 19 startuje druga drużyna versus. Pokażę wam wszystkie przecieki, które otrzymaliśmy dotychczas. Wieczorem mocno SBC, odświeżenie pika 1 z 3, 3 wersje do trafienia, a dodatkowo w południe powinien pojawić się Player of the Month Premier League. Nowe paczki nadchodzą, rozbudowa 8-3 oraz 85+, poszczególnych formacji, obrona, atak oraz pomoc. Prawdopodobnie wszystko jest przygotowane pod rozgrzewkę przed Team of the Year. No i według przecieków nadchodzi kolejna ewolucja, będziecie mogli ulepszyć gwiazdki, sztuczek na danej karcie. Nie ma jednak zbyt dużo na ten temat jeszcze konkretów. Siema, witam was w tym piątek, gdzie o godzinie 19 do paczek trafią nowe karty versus, ale raczej każdego najbardziej ekscytuje tutaj rozgrzewka potencjalna przed eventem Team of the Year. Na ten temat też mamy kilka, można powiedzieć, przesłanek, że tak będzie. Jeśli możecie, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, wczoraj 50 nowych osób przybyło tutaj na kanał. Dziękuję wszystkim za wsparcie kanału, no i pamiętajcie, co dzień 6 rano tutaj materiał, a o 18 widzimy się na Twitchu. No to zacznijmy od początku. Karty, które tutaj widzicie, czyli versus numer 1, dzisiaj o godzinie 19 opuszczą paczek. Nie będzie można trafić Neymara, Sona oraz Marty i Sergio Ramosa. Natomiast w ich miejsce trafią nowe karty specjalne. Nowe na tej zasadzie, że to będą nowi zawodnicy, nowe karty, ale nadal oparte na wydarzeniu versus, ponieważ jest to event dwutygodniowy, tak jak wam kilka razy już wspominałem. Będziemy mieli Rashforda, Tomoriego, Rodrigo, Felixa oraz Rudigera, których już widzieliście wczoraj. Dodatkowo pojawił się w przeciekach Gakpo, następnie Richarlison, Alexis Sanchez, Lawrence piłkarka, mamy Alexa Telesza, mamy Renard, mamy Guntera oraz mamy Isco. I to chyba są wszystkie przecieki, które otrzymaliśmy i te karty mogą ci o godzinie 19 trafić do paczek, a raczej powinny, przy czym trzeba zaznaczyć jedno, niektóre z tych kart mogą być na przykład opublikowane w niedzielę wieczorem w ramach mini drużyny. No i tak wracamy do wczorajszego przecieku, ale jako że dzisiaj mamy piątek, to pewnie 12-13 w południe po ogłoszeniu właśnie w przecieku i zarówno ogłoszeniu oficjalnym, potem, że Solanke wygrał Player of the Month Ligi Angielskiej, dostaniemy jego wyzwanie budowania składu, o niego wyzwanie budowania składu i mam nadzieję, że tą kartę dobrze potraktują. Dobry playstyle, dobre statystyki podkręcone i może ktoś się skusi go zrobić. Z Harry Maguire'em dojechali, więc może im tutaj też się uda. Ale wychodzimy z założenia, jak jest dobrze, to chwalimy. Jest dobrze. Wczoraj było dobrze. Z Maguire'em było dobrze, ale z Hugo Lorisem również jest dobrze. Dostaliśmy koniec ery Lorisa, jeśli chodzi o składy 85 oraz 86. Natomiast koszt tego wyzwania to jest 120 tysięcy monet. Karta 91, przynajmniej w chwili obecnej, jest warta około 80 tysięcy monet, więc dużo tutaj ewentualnie nie ryzykujecie, wykonując tego bramkarza, przez jakiś czas go używając, a potem nawet przepalając wyzwanie budowania składu, jeśli wam kompletnie nie podejdzie. 3800 lajków w górę, 314 łapek w dół, więc można powiedzieć, że karta naprawdę dobrze odebrana, dobrze wyceniona i ciekawa. Fajnie zrobili, fajnie, że wypuścili właśnie taką kartę. Karty End of the Era zawsze są dobre i zawsze są mocno ulepszone w stosunku do karty zwykłej. No i Loris, można powiedzieć, na koniec swojej kariery w Premier League otrzymuje takie wyróżnienie. No i zrobiłbym sobie tego Lorisa nawet po to, żeby potestować, ale ostatnio, to znaczy w niedzielę, kiedy dostaliśmy ikonę, jedną trzech, tak naprawdę trzy wersje do trafienia, 80 chyba tam 7+, no to trafiłem Yashina. Natomiast a propos tej ikony, odświeża się ona dzisiaj wieczorem, więc przypomnijmy sobie, jak to wygląda. No i tak dokładnie, ikona podstawowa, centurion lub uderzenie gromu, 87+ do wyboru i jedna z trzech. Jeśli chodzi o wymaganie tego wyzwania, koszt całkowity to w chwili obecnej 390 tysięcy monet, prawie 400k, kupę kasy, fodery zdecydowanie urosły w stosunku tego, jak mogliśmy go wykonać, kiedy wyszły ten po prostu pierwszy raz pik, to jest około 40 tysięcy wzrost. Natomiast przechodząc do samego tematu, inform wymagany w składzie 86, 87 skład czysty oraz 87 skład z informem, więc można powiedzieć, jest to drogie SBC, ostatnio nie sypało jakoś fenomenalnie i możecie napisać w komentarzu, czy zrobicie po raz kolejny. Oczywiście jednokrotnie można wykonać i kończy się w niedzielę o godzinie 19. No ja będę miał dylemat, ponieważ mnóstwo foderów rzuciłem w Maldiniego i tak naprawdę niezbyt stać mi na tą ikonę. Może połowę z niewymiennych bym wytrzasnął, no i będzie lekki dylemat, czy zrobić dla kontentu, pewnie to zrobię. Natomiast jak widzicie, Maldiniego mam prawie skończonego, dwa skład 8-3 zostały oraz skład brązowy i srebrny, czekam, żeby go odebrać na jakiejś transmisji przed graniem. Natomiast przechodząc dalej, oczywiście łatwo się takie karty robi, naprawdę dużo foderu niewymiennego wpada, no bo cały czas mamy te rozbudowy. Mieliśmy wcześniej 10 razy 8-3+, którego dużo leciało, mieliśmy teraz 5 razy 8-4+, mieliśmy pika 1 z 3 8-5+, który nawet mi oddawał, chociaż wczoraj nie było tak dobrze. No a w temacie rozbudów nadchodzą nowe rzeczy. Nadchodzą nowe rzeczy, które już typowo będzie chyba wypadało przytrzymać do eventu Team of the Year. No bo tutaj musimy chwilę poświęcić. W kodzie gry pojawiły się nowe paczki, zarówno pasujące tych sklepowych, i raczej na 100% to będą paczki sklepowe, nie paczka za 500k za darmo, ale wiadomo, jak z tą paczką bywa. Wszyscy czekają, pewnie nigdy się nie ukaże, jak się ukaże gdzieś pod koniec edycji, no tej paczki za 500k nie będzie, rozwiejmy wątpliwości, nie mamy co oczekiwać takiego gestu ze strony jej. Jak ostatnio jeden co nam dali za darmo, to chyba 2 razy 85+, jest to natomiast logiczne. Nie dostaliśmy paczki sklepowe, słuchajcie, party bag sklepowy, tak to nazwijmy, zawiera kartę Team of the Group Stage, Dynastii, radioaktywną lub kartę Thunder. Najważniejsze dodatkowo jest tu 10 kart złotych, co sugeruje nam po prostu, że to jest party bag nie do SBC, tylko do sklepu. Następnie mamy olbrzymią paczkę, pewnie wartość 600 tysięcy monet, to chyba, że polecam trochę wyżej z tym tematem. Jest to paczka Supreme Champions League Hero Pack i na dobrą sprawę zawiera 100 kart rzadkich zawodników o minimalnej ocenie 82+, z 10 gwarantowanymi 87+,
Plus i dodatkowo dwie gwarantowane karty Champions League Hero, czyli możecie tam trafić, wiadomo, Dudka i tak dalej. Po prostu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn możecie sobie trafić te karty Champions League Hero, Bombastor, tak dalej. Wiecie doskonale, o co chodzi. Był to dość świeży event i niedawno trafiły one do gry. Natomiast następnie mamy paczki formacji, zarówno obrońców, gdzie mamy też bramkarza i obronę, pomocników, jak i napastników, 5x83+, i te paczki już w 100% wyglądają na takie paki, które będą w rozbudowach, które byłyby typową rozgrzewką przed eventem Team of the Year. Zrób teraz, wypalimy trochę kluby, przepalimy rynek, a następnie otwórz podczas eventu toty, no bo kto będzie otwierał takie paczki podczas eventu versus, szczególnie patrząc na te karty, które wam pokazywałem. Lecimy dalej, paczka Prime Gamingu, jeśli macie suba z Prime, oglądacie streamy na Twitchu, możecie zasubskrybować, mieć brak reklam, zapraszam was tam. Natomiast dodatkowo paczki ligowe. Przy paczkach ligowych chwilę się zatrzymajmy. Rok temu mieliśmy oczywiście paczki ligowe 105 lig, nadal to się zapowiada, ale mieliśmy na przykład paczkę ligową Serie A. A teraz będzie paczka ligowa Serie A łamane przez Ligę Kobiet Włoską. Ja nie wiem, czy tam tylko Juventus nie jest, ale na przykładzie już powiedzmy sobie, nie wiem, Bundesligi. Paczka trzech rzadkich zawodników złotych z Bundesligi oraz Ligi Bundesligi Kobiecej. Doskonale wiecie, o co biega. No i następnie dostaliśmy również rozbudowy 3x85+ napastników oraz 3x85+ pomocników. Pewnie obrońców jest, tylko mi tu nie wyskoczyła, więc można powiedzieć tak. Jeśli chodzi o rozbudowy, które nadchodzą, 3x85+ każdej formacji, dodatkowo 5x83+, jeśli chodzi też o każdą formację, więc 5x83+, oraz 3x85+, i mam nadzieję, że to będzie nadchodzić w tym tygodniu, będzie można zrobić paczki, zostawić sobie na event Team of the Year, a na niższych segmentach będzie dało się zarobić. No i do tej informacji trzeba trochę dystansu, ponieważ nie jest ona konkretna, ale zapowiada nam kolejną ewolucję, pewnie w czasie eventu Team of the Year i w ogóle teraz ostatnio bardzo mocno skupiają się na tych ewolucjach i ich przybywa, a ma nadejść ewolucja, dzięki której będziecie mogli ulepszyć, może nie tak statystyki, jak gwiazdkę skilla na danej karcie. Zobaczymy, czy ona też będzie zawierać może staty, ale głównie tutaj jest cały nacisk na to, że będzie można zrobić sobie ulepszenie gwiazdek sztuczek. Coś fajnego, oby to nie było ograniczone do zbyt małej grupy kart, bo niektóre karty z waszego składu pewnie przydałoby się im jednak gwiazdka skilla więcej. Pewnie też będzie miała określone wymagania, mówisz na chwilę obecną, ich nie zna, albo nie chce powiedzieć, albo nie jest pewien. Niech będzie jak będzie, natomiast ta narodowość, którą widzicie na karcie, to jest po prostu chyba przypadkowo, a sama sytuacja wygląda w taki sposób, że ewolucja do skilla gwiazdek nadchodzi i mam nadzieję, że nie będzie zbyt rygorystycznie ograniczona i niektóre karty ze składu, którymi nawet gracie, będzie można sobie w ten sposób, pewnie za jakąś opłatą, ulepszyć o dodatkową gwiazdkę sztuczek. No i karty Pro. Pro Life otrzymały upgrade'y. Karty zawodników, którzy wyszli z grupy, dostały PlaySide z plusem. Dla przykładu, Malen otrzymał PlaySide Trickster i w chwili obecnej kosztuje 57 tysięcy monet. Patrząc, że ruszał tak naprawdę jeszcze niedawno z 30 niecałych, jeśli zbieraliście około 1 stycznia, to jest niesamowity wzrost. Ale oczywiście, po drodze mogło się coś wydarzyć, mógł nie wygrać spotkań, mógł nie wyjść z grupy i tak dalej. Lecąc dalej, drugi zawodnik, który opuścił grupę, jest to Renan Lodi, a za tym idzie, również otrzymał PlaySide z plusem, w tym przypadku do wślizgów, więc chyba raczej nie taki docelowy, który mógłby dostać i który mógłby go uczynić kimś niesamowitym, ale pamiętajmy, to była karta w SBC i to bardzo dawno dodana. Idąc dalej jednak, oczywiście przed nami w najbliższy poniedziałek kolejne rozgrywki prosu, pewnie trochę osób się zastanawiać, no i tutaj gra ten Karamo, któremu wiele osób zaufały się, chodzi o niego, żeby on wyszedł z grupy, żeby on zaufał się niesamowicie, no to na dobrą sprawę ten Bonanno musiałby wygrać wszystkie spotkania, po części pewnie liczy na jakiś korzystny obrót całej sytuacji, jakieś remisy, no może być ciężko, więc samego Karamocha pod względem tego, że może stać jeden upgrade i stać się kartą w przypadku jednej wygranej, tam chyba wystarczy jedna wtedy wygrana kartą 87, no to brałbym pod uwagę, tak, za 3 punkty, natomiast w przypadku, czy uda mu się tak naprawdę 10 punktów zebrać i być kartą 88, co wiadomo pomogłoby jego cenie, no to już jest ciężko powiedzieć. Jeszcze gra natomiast Tovę, który również zły, jeśli chodzi o Tovę i jego reprezentanta, to tutaj zarówno Happy, jak i Young. Young ma Williana, a Happy ma właśnie chyba tego Tovę, więc zarówno William, jak i Tovę walczą tak naprawdę, pomijając tego zawodnika Van Den Boomena, od reprezentanta Ajaxu, który jest w tym przypadku kartą też z wyzwań budowania składu chyba, więc jeśli chodzi o tych dwóch zawodników, Young i Happy, William kontra Tovę, oni tu będą najmocniej rywalizować, ale Locatelli oczywiście mógłby też się wmieszać, natomiast wiadomo, to jest hazard, to jest wielkie ryzyko, nie wiadomo, jak ten turniej pójdzie, i Bonanno był dużym faworytem, ten gość, była mowa, że on może nawet tu wygrać, Manchester City przedstawiciel, że może mocno polecieć, a pamiętacie doskonale, jak był z Karamochem, więc lepiej wziąć do tego dystans, ale te karty zostały po pierwsze upgrade, a po drugie naprawdę fajnie ten Malen urósł, no bo ten drugi był wyzwaniem budowania składu. No i kącik inwestycyjny, wziąłem kilku kradeckich, spinacoli i tak dalej, natomiast najważniejsza sprawa, którą tu posiadam, to jest to, że posiadam leniwie nadal te informy brane po 30 tysięcy monet i w chwili obecnej sytuacja nie jest zła, bo gdybyśmy przeszli na sam rynek, te informy chyba nadal trzymają się po około 33 tysiące monet, zaczyna coś się na nich dziać, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj oczywiście odświeża się pik o ikonę i tam są dwa ify wymagane, tak jak wam pokazywałem, no w chwili obecnej, no da się po 32 tysiące nawet zebrać, więc cały czas mam te plecy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale mam taką bardzo
to bardzo mocno nadzieję, że nic negatywnego nie nastąpi pojutrze tak naprawdę. Czyli tak na dobrą sprawę, nie wiem, niedziela, żeby się nic nie pokazało, albo jutro w sobotę, żeby nie było żadnej rozbudowy. Bo oczywiście, rozbudowy nadchodzą, ale jej mogłoby po prostu omijać te ify. Oczywiście, czy do tego tak podejdą, nie wiem. Obecnie mamy rozbudowę informową. Rozbudowa informowa rośnie, jeśli chodzi o wyzwanie budowania składu, sobie wszystko omówmy, bo rozbudowa informowa w chwili obecnej kosztuje już 24-25 tysięcy monet, przez to, że 83, 4 i tak dalej trochę urosły i 85, gdzie jest jedna wymagana, więc można powiedzieć, że trochę ona rośnie, a co za tym idzie, jeśli ify będą potrzebne, jeśli nadal będą ładować te ify w wielu rozbudowach, które będą ludzie chcieli przygotować, to można naprawdę rosnąć. Przed nami taki etap, że każdy, kto oczywiście zrobi sobie rozbudowę, na przykład takich napastników 83+, 85+, no to nie będzie tego otwierał, tylko będzie sobie z tym tematem czekał, będzie z tym tematem czekał do momentu, aż oczywiście wyjdzie event Team of the Year i wtedy te paczki otworzy. Więc istnieje wielka szansa, że jeśli dzisiaj wieczorem na przykład polecą jeszcze jakieś otwarte paczki na początek drugiej drużyny tak naprawdę versus, albo jutro w sobotę w czasie dnia, no to 83 łapane poniżej 1K to żadne ryzyko. 84, które w chwili obecnej są 2200, jeśli by spadły ponad poniżej 2000, to też raczej żadne ryzyko, o ile jej nic tu nie odstawi, bo w tej edycji pokazywali, co potrafili. Jeśli chodzi o wyższy segment, oczywiście mogą się zachowywać, ale jeśli myślimy o rozbudowach typowo pod event właśnie taki jak Team of the Year, pod rozbudowy 5x8 czy plus, pod rozbudowy tak naprawdę tutaj 3x8, 5+, no to głównie myślimy o segmentach 8.3, 8.4, no i pytanie, czy wmieszają się tu ewentualnie informy, no bo wiadomo, jeśli wmieszają się informy, to większą część tego wyzwania ceny będzie stanowił inform. Jeśli chodzi o karty niższe segmentowe, no to będą potrzebne do przepalenia, żeby zrobić sobie tego oczywiście informa i tam też to powoli będzie wypalane, koszt informa w SBC będzie rósł, tu będzie rósł, no a jeśli po prostu na chwilę przynajmniej odejdą od informów i wrzucą jakieś czyste składy, na przykład 8.3 skład z dwoma kartami 8.5, no to tutaj może dużo się dziać, ale tak jak mówię, jeśli dzisiaj wieczorem coś spadnie, to można raczej zebrać, bo wątpię, że takie rozbudowy pojawią się dzisiaj dokładnie w piątek. Na dzisiaj to wszystko, widzimy się o godzinie 18 na streamie, gdzie będzie trochę dłuższa transmisja, zaczniemy sobie coś ligę weekendową, sprawdzimy content, pospekulujemy wspólnie i spędzimy miło czas we wspólnym gronie. Jeśli możecie, wpadajcie na Twitcha i jutro o 6 rano tutaj materiał, a najważniejsze, jak Ci się podobał ten materiał, dotrwałeś do chwili obecnej, nie masz subskrypcji, zostaw suba, no dzisiaj 35K chyba stuknie, bo zostało z 20 parę, więc dzięki wielkie za wsparcie kanału i dalej idziemy w tym rozwoju. Siema.